Witam wszystkich młodych majsterkowiczów. Często nam się zdarza, że skaczemy z samolotu, bawimy się, a nieraz się bawimy za bardzo i wtedy potrzebujemy, żeby coś nam ratowało życie. Dzisiaj pokażę Wam, jak domowym sposobem przygotować przecinak, który będzie aktywował spadochron zapasowy. W tym celu potrzebujemy bateryjkę od zabawek, silniczek, kabelek z końcóweczką i parę innych drobiazgów. Odsuwamy na bok silniczek, bo nie będzie nam potrzebny i skoncentrujemy się na tym, jak zrobić przecinak. Ja tutaj już wcześniej przygotowałem sobie taki model, który chciałem Wam pokazać swoim wskaźnikiem. Miałem pokazać, jak to działa. Otóż to będzie taka tulejka, taka malutka rurka, taka, która jest potem będzie zrobiona z metalu, teraz jest plastikowa. I w tej tulejce będą zrobione otworki. Przez ten otworek będzie przechodził lub taka pętla. Ja wcześniej sobie tutaj przygotowałem nawet taką zużytą, taka jest brudna na końcu od tego, że to już normalnie było w spadochronie. I ta pętelka tutaj chciałem pokazać, ale potrzebuję drugą rękę, więc wskaźnik odłożę. I tutaj mam tę pętelkę, tego lupa, którego będę wsadzał do tulejki. Mam tulejkę, która ma otwory i jak przełożę sobie tutaj sobie tak przekładam to wszystko, przekładam sobie teraz tutaj tą pętelkę tutaj, ona jest przełożona i ona będzie nam zamykała nasz spadochron zapasowy. I teraz w tą pętelkę trzeba będzie przeciąć i w tym celu, ja pokażę na razie, bo oczywiście to potem zrobimy inaczej, ale ja pokażę teraz to przy pomocy takiego śrubokręta płaskiego, który ma tutaj takie, jak widać, ścięcia porobione, dlatego się nazywa płaski, bo ma takie właśnie płaskie ścięcia. I ten śrubokręt w środku będziemy przesuwali i on w odpowiednim momencie uderzy i przetnie tak bardzo mocno tą pętlę. I teraz jak to zrobić, żeby on to przeciął, żeby tutaj mógł to zrobić? No trzeba będzie oczywiście naostrzyć ten śrubokręt, żeby on to miał taką literkę V i stąd się właśnie będzie z języka angielskiego nazywało to V-cut. Nie chodzi o cut, czyli kota, tylko chodzi o cut, czyli cięcie i tutaj to jest opatentowane i to uderza bardzo mocno i przecina pętlę na dwie części. Ale jak zrobić, żeby to nam przecięło tą pętlę na dwie części? Otóż, drodzy majsterkowicze, w tym celu potrzebujemy użyć materiałów wybuchowych. Ja już wcześniej tutaj przygotowałem, tutaj mam takie tutaj wiórki zestrugałem. Te wiórki są wybuchowe, bo one są z końcówki zapałki. Na każdy, jakbyście tak tylko nie dawajcie młodszemu braciszkowi, bo on może Wam spalić dom. Tutaj na każdym końcu zapałki mamy takie troszeczkę takie siarki i ta siarka, jak ją pocieramy, temperatura zapłonu przekroczy pewną temperaturę zapłonu i ten zapłon nastąpi, to wtedy następuje wybuch. I ja tutaj wcześniej już sobie zeskrobałem tego, chciałem Wam właśnie pokazać, jak to będzie wyglądało. Ja wcześniej już to wszystko miałem przygotowane, bo zawsze starałem się do programu przygotować jak najlepiej. I teraz ja tą zapałkę tutaj specjalnie dla Was przygotowałem, ja tą zapałką tutaj zapalam, o, i tutaj następuje właśnie gwałtowna reakcja. Ta gwałtowna reakcja to jest właśnie taka trochę eksplozja i ta eksplozja ona uwalnia bardzo dużo gazu i ten gaz, który tu będzie w środku, w tym naszym naboju, w tym naszym o tutaj, na samym końcu, ja pokażę wskaźnikiem, który jest specjalnie tego zrobiony, tutaj będziemy ten cały nabój, on z całą siłą tak zrobi takie kabum i pchnie to wszystko, cały ten pchnie ten nabój, ten metalowy takie ostrze V, pchnie do końca i przetnie pętelkę na dwie części i to właśnie tak będzie działało. Mamy już przygotowany cały model, tak jak będziemy ciąć, już wiemy, jak będzie wyglądała eksplozja, która spowoduje, że ten tłok się przesunie i przetnie pętlę. Natomiast musimy to wszystko jeszcze myśleć o tym, jak to podłączyć potem do komputera, czyli do tego automatu, który to wszystko ma uruchomić. O tym, jak będziemy robili automat, będzie w następnym programie, nie w tym. Więc będziemy potrzebowali kabelki, ja tu wcześniej już przygotowałem takie kabelki. Te kabelki będą przewodziły impuls elektryczny i ten impuls elektryczny potem na samym końcu, jak te kabelki ze sobą się tam stykają bardzo blisko, on spowoduje tą eksplozję, którą właśnie przed chwilą Wam pokazywałem. Będziemy musieli te kabelki na końcu tak właśnie rozizolować tępym scyzorykiem, nie ostrym, pamiętajcie, bo ostrym się można skaleczyć i można też te właśnie tutaj te miedziane druciki na końcu, można je poniszczyć. Więc musimy to ładnie rozizolować i jeżeli potem znajdziemy jeszcze taką małą wtyczkę, taką w typu jack, bo to jest właśnie jack i on naprawdę to jest mini jack, bo jeszcze jack miał swojego większego brata, który był dużym jackiem
i ma obecnie najnowszego swojego brata, który jest mikrojackiem. To jest mały jack i mały jack nam wystarczy. Małego jacka będziemy tutaj lutowali. Na samym końcu, ja to oczywiście już zrobiłem wcześniej przy pomocy lutownicy. Jak to się nam ładnie zalutuje na końcu, to mamy już taki kabelek, który no, wygląda całkiem w porządku. Ja kawałek tego pokażę kabelka i nie będę zdradzał tajemnicy, bo już wcześniej przygotowałem ten kabelek właśnie jak lutujemy. To potem go musimy tutaj zaizolować i do tego używamy takiej klejarki takiej na gorąco. Ona ma taki tutaj bolec z tyłu, jak się rozgrzewa się zgodnie z prawem Joule'a Lenza, to ten bolec się roztapia i my to izolujemy. I tutaj proponuję jeszcze, żeby to potem miało dobre połączenie z komputerem, żeby tutaj ja pokażę wskaźnikiem, żeby ta końcówka tutaj, która jest tutaj, żeby ją troszeczkę pokryć złotem. Złoto jest na przykład to na obrączce małżeńskiej. Można troszeczkę złota tutaj, złoto dobrze przewodzi, bo złoto jest metalem szlachetnym. Metal szlachetny to nie tylko chodzi o to, że jest drogi, tylko szlachetność jego polega na tym, że niechętnie wchodzi w jakieś reakcje chemiczne. I jak będziemy długo używali taki nasz automat, przez 12 lat powiedzmy, bo tyle można używać też automat, to te końcówki nie będą nam śniedziały i one ten impuls elektryczny do tego kabum będą przenosiły bardzo dobrze. A więc już, moi drodzy, już jesteśmy prawie na końcu, już mamy prawie wszystko zrobione, już wszystko wiemy, o co chodzi. Mamy już materiał, który spowoduje wielkie kabum, który będzie przesuwał ten element tnący w środku, żeby przeciął nam pętlę. Mamy już tulejkę, my ją wykonamy z metalu, to może być na przykład bateryjka, albo może być kawałek jakiejś metalowej rurki, którą buchniemy tatusiowi. Natomiast jak już mamy to wszystko zrobione, zaczynamy to montować, kiedy już przylutujemy kabelek do naszego, końcówkę do naszego kabelka i mamy to wszystko jest zrobione, to wtedy w tej metalowej tulejce, kiedy gdy tam umieścimy ten proch, żeby on tam wybuchł, to trzeba tak zrobić, że jak on będzie wybuchał, to żeby nam nie poniszczył spadochronu zapasowego. Dlatego, że spadochron zapasowy jest bardzo drogi i on ratuje życie, w związku z tym musimy o niego dbać. Więc jak tam wszystko zrobimy i nasypiemy, włożymy to do środka i tam nasypiemy tego proszku i zanim i włożymy też te elektrody do końca, to musimy pamiętać o tym, że koniecznie, ale to koniecznie, trzeba to wszystko będzie właśnie klejarką na gorąco tutaj pouszczelniać, włożyć tego silikonu, takiego on stężeje i on jest bardzo twardy. Tutaj powkładamy i wtedy jak tam w środku wybuchnie, to jak on się będzie ten przemieszczał w środku, ten element, który będzie odcinał, to żadne gazy nam nie wyjdą z tej tulejki. Te gazy to nie są takie gazy, jak tata puszcza na fotelu. To są zupełnie inne gazy i te gazy mogłyby uszkodzić nam spadochron zapasowy. Dlatego my to wszystko ładnie tutaj, tą metalową rurkę potem młoteczkiem obstukamy, uszczelnimy i potem wszystko to razem, ja już przygotowałem wcześniej, wszystko to razem będzie wyglądało tak. I to już jest zrobione. Tu mamy właśnie tą końcówkę, która jest pozłacana. Ja pokażę wskaźnikiem, który wcześniej przygotowałem sobie na ten potrzeby programu. Tutaj mamy pozłotaną końcówkę, przylutowaną ładnie. Pamiętajcie, używamy pasty lutowniczej. Kabelek sobie biegnie, na zasadzie przewodzik, nie kabelek, bo nie jest uzbrojony. Nie ma żadnego zewnętrznego ochrony, więc to nie jest kabelek, to jest przewodzik. Przewodzik sobie tutaj biegnie, przewodziki nie biegają. On łączy ten punkt z tym punktem, ale tak się mówi potocznie, że on biegnie. I ten przewodzik sobie tutaj biegnie. I on sobie tutaj dobiega do środka, do tej tulejki. Ja odwrócę wskaźnik, żeby było lepiej widać. I tam w środku właśnie umieszczony jest ten element, który przy wybuchu, jaki taki kabum jest, to ten element się przesuwa i on odcina tą pętlę. I to wszystko działa naprawdę bardzo dobrze. Ja wam w następnym programie pokażę, jak do tego zmontować automat. Bo to jest ten element, który na końcu robi całą robotę i on powoduje, że zaczyna uruchamiać się spadochron zapasowy, ale do niego będziemy musieli zrobić automat. Dziękuję wam bardzo, uważajcie i pamiętajcie, żeby posprzątać po sobie na stole, jak wróci mama i tata do domu, żeby nie mówili, że jesteście bałaganiarzami. Dziękuję.